Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym, Wielki Tydzień. Tego dnia wspominany jest uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. W średniowieczu tradycją tego dnia była procesja, podczas której wierni podążali za figurą Jezusa na osiołku. Zwyczaj ten przetrwał tylko w dwóch miejscowościach w Polsce, a jedną z nich jest Tokarnia. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowa tradycja, kultywowana od 50 już lat. W 1968 roku ówczesny proboszcz ksiądz Jan Mach powierzył wykonanie rzeźby Jezusa na osiołku Józefowi Wronie. Pan Józef, niezwykle zdolny i skromny rzeźbiarz, podjął się tego zadania. Od tamtego czasu tłumy wiernych rokrocznie przybywają do Tokarni, by wziąć udział w procesji, a także podziwiać konkurs palm wielkanocny. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Józefie jeszcze raz za Waszą posługę jako kościelnego w tej parafii, za 50 lat tej posługi, za Wasze oddanie parafii, za to, że jesteście tym architektem również tej naszej kalwarii tokarskiej, tej góry Urbaniej, że stworzyliście to piękne dzieło i że dzisiaj dzięki temu Waszymi ścieżkami możemy podążać, chwaląc również Pana Boga i wychwalając Matkę Bożą Śnieżną, naszą opiekunkę naszej parafii. Bóg zapłać. Jak Pan dzisiaj stoi pod tą rzeźbą i przypomina sobie swój pomysł na to 50 lat temu, to jakie myśli wracają? No nie przypuszczałem, że tak uroczyście będziemy po 50 latach przeżywać tę Niedzielę Palmową. Ale to i wielka zasługa obecnego księdza proboszcza Roberta Pieczyka. Przyjeżdża tutaj coraz więcej osób, Coraz więcej. Jednak Palmowo zaczyna odżywać na nowo wspaniale. Ale sama Tokarnia jest takim miejscem wyjątkowym. Pan związany z nią. Każdy robi swoje i każdy niech robi swoje, to będzie dobrze. Zapraszamy w takim razie do Tokarni wszystkich, aby zobaczyli Pana dzieło. No zapraszam wszystkich na tę kalwarię, tam na górę. Aby pójść ścieżkami, które Pan wydeptał wcześniej. No tak, nie tylko ja, bo i ci, co tam wędrują. Czego Panu życzyć teraz? Ale, no nie, jeszcze ja mi Pan Bóg zdrowia do coś, to jeszcze może coś. W takim razie dużo zdrowia życzymy. Bóg zapłać, dziękuję bardzo. Rozpoczynając Wielki Tydzień, wspominamy dzisiaj chwalebny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, w czasie którego witany był słowami Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz Król Izraelski. W czytanej Męce Pańskiej słyszymy jednocześnie opis wyszydzenia Jezusa, którego ironicznie nazywa się Królem Żydowskim. Te treści religijne wyraża dzisiejszy obrzęd procesji z palmami. W tradycji Kościoła palma symbolizuje zarówno męczeństwo, jak i triumf, a zatem mękę i chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa. Wyrażam swoją wdzięczność za to, że w parafii tokarskiej symbolika Niedzieli Palmowej jest tak bogato i różnorodnie przedstawiana i przeżywana. Niedziela Palmowa w Tokarni jest niezwykle wyjątkowa, a to za sprawą tradycji, którą się tutaj kultywuje. Proszę powiedzieć, czy to jest tradycja, którą pamięta Pan właśnie ze swoich lat młodości i w jaki sposób to się rozwijało na przestrzeni tych ostatnich lat? Powiem tak, że pamiętam rzeczywiście, no, odkąd byłem dzieckiem, wielokrotnie tego osiołka jako ministrant tam pchałem czy ciągnąłem i to był dla nas zaszczyt, bo nie wszyscy ministranci mogli to robić, no bo nie było miejsca tyle, więc zawsze przed Niedzielą Palmową byliśmy tacy no, podnieceni, kto to będzie mógł zrobić, tak? No i kiedy się udawało, to byłem szczęśliwy. Nie byłem, przez wiele lat nie było mnie tutaj w Tokarni na Niedzieli Palmowej.
Oczywiście no, pytałem mamy, rodziny, jak to wygląda i różnie mówili, że trochę słabnie tradycja, potem się znowu gdzieś tam odradzała. Myślę, że jest cudownie. Znaczy, jak dzisiaj przyjechałem, to rzeczywiście nic się jakby nie wydarzyło, co mogłoby świadczyć o tym, że ta tradycja zanika. Zgodnie z tradycją wszyscy mieszkańcy Tokarni przybywają z własnoręcznie zrobionymi palmami. Zwycięzcami tegorocznego konkursu palm została rodzina Jamrozików. Palmę pierwszeństwa, pierwsze miejsce ma palma, na którą żywi zwróciło, że ma wstążki autentycznie bibułowe, nie jakieś tam powiedzmy sobie z materiału. Przede wszystkim ubrana jest sosną plus bukszpan. I to jak gdyby zadecydowało o palmie pierwszeństwa. Ponadto jest jeszcze palma, która chyba jest największą palmą w Polsce, ale do tego jeszcze nie mamy co pewności, ale jest po prostu przepiękna. Zwycięzcy w dzisiejszym konkursie, najpiękniejsza, największa, ta palma tradycyjna. Powiedzcie, całą rodziną przygotowaliście, jak to przygotowanie do dzisiejszego pokazu wyglądało? No, przygotowanie trwało w sumie nie tylko ostatnie parę dni, ale sam rdzeń, sama teczka musiała być wcześniej przygotowana. Już z zeszłego roku w lecie była ścięta i musieliśmy ją wysuszyć, nie? Jaka długa? Sama teczka miała około 16,5 metra, nie? I dołożyliśmy do niej trochę i w sumie w sumaru wyszło 22,5 metra ponad. Pokaźnie. A proszę powiedzieć, jakich materiałów używaliście do produkcji, jeśli można tak powiedzieć? To co widać, tutaj obita jest cała wikliną, sosną, buszpanem, no i naturalne wstążki są, kwiaty, wstążki, które zrobiła moja dziewczyny, babcia, z czego jestem bardzo zadowolony. Można powiedzieć, że robiliście to rodzinnie? Tak. Tak, jakieś wspólnie, po troszkę, codziennie, po troszkę, wytrwale. A ile czasu wam zajęło w takim razie? No trudno określić to, no. Samo ubieranie zajęło nam praktycznie cały dzień. Robienie kwiatków dużo zajęło. A proszę powiedzieć, czy to jest dobra taka tradycja, kiedy możecie się wspólnie spotkać i robić coś tak pięknego? Oczywiście, to jest jakby wzmocnienie więzów rodzinnych i nie tylko, bo to jest na rzecz parafii, na rzecz praktycznie naszej wspólnej przyszłości, przekazywania pokoleniom tej tradycji, co się tu dzieje. A w Niedziela Palmowa, bogata w tradycyjne obrzędy, przyciąga rokrocznie coraz większą liczbę gości z całej Polski. W tegorocznej jubileuszowej procesji udział wzięli m.in. wicepremier Beata Szydło, wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz poseł Jarosław Szlachetka. Rzeczywiście wspaniałe, okazałe są wszystkie palmy, które trzymacie w dłoniach, są piękne, a szczególnie te, które zostały wykonane w waszych domach, przez wasze dzieci, przez waszych wnuków,